Witajcie się, chłopy. A witajmy się, witajmy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ancient Artifact 2. Ze mną jest Aga. Jestem. A także i Daniel. Jestem. I ja, czyli Sylwu. I męczymy Jesteś. Się... Męczymy się z dziwną tutaj lokacją. Niby 1500 przejść, ale nie pasuje żadne rozwiązanie. Aha, tutaj poszłam jakieś dwie dźwignie, widzę. Dźwignie za kratą widzę. Za kratą właśnie. Tak. Dźwignie za kratę. O, to. Może gdzieś ukryta jakaś naścienna znowu? Wiesz, ja na górę tam starałem się gdzieś tam przejść, ale nigdzie nic. Dobra. Nie, jednak żyję. Wpadłeś w dziurę, ale żyję. A właśnie, tak pomyślałem, że może jedna z tych dziur w ogóle ma przejście, tylko my tak, wiesz, omijamy, żeby kolce nas nie zabiły. No właśnie. Ale nie, no w tej głównej sali to są dziury z kolcami, tyle mogę powiedzieć, bo tam się już nadziałem. No dobra, trzeba jakoś tam wycyrklować się na górę. Nie wiem, czy to jakaś stópka wikingowska, czy jaka cholera. Chyba, że to znowu to jakiś nowy ruch, o którym nie pomyślałem. Bo to też może być tak. Pamiętajcie, że on też lubi bardzo niewidzialne gzymsy. A, to może. Chociaż... Tak. Nie, no to za daleko by było, ale... Ten ktoś to jest autor tego castołu, Max. Max. Oczywiście. To już tak. Każdy wie. Chyba. Powinien. No, właśnie. No nie wiem, wlazłam tu jakiś, na jakiś klocek, ale te wszystkie klocki są tak daleko. Za daleko, dokładnie, właśnie. Tak. No. Taki jest. Tak, no nic nie wygląda na drabinę albo coś, więc tak nie wiadomo. Czy ja tutaj doskoczę? My wszystko zrobiliśmy. A, okej. Okay. To co jest takie bardzo pochyłe, to tam to da się tam wejść. Wlazłam. No i po drugie dalej w róg trzeba tam wskoczyć. I po drugiej stronie jest przejście. Tylko że ona fajnie mi odskoczyła, spadła. Aha. No to tobie fajnie, a mi nie chce. No właśnie fajnie spadła. Mówię. Aha. Ale dobra, doskoczyłem. Jestem. Aha, teraz jakieś tutaj dziury, widzę. No jak? Czyli tak. No to... dlaczego nie chcesz shifta skakać? Co masz za problem zaś? To je Lara. Ale gdzie ci doskoczyła? Tam na kolumnę przy ścianie? Tak. To co jest takie mocno pochyłe, to tam ona stanie na tym. No i przeskoczy dalej. I trzeba przeskoczyć dalej w róg. Na tą platformę w rogu i później na drugiej stronie, po drugiej stronie po prostu w sali jest przejście. Korytarz. Jakoś nie chce mi Franca tam doskoczyć, no. Ale choć z tego rożka. Dobra, masz. Teraz tak, jestem po tej stronie, to co chcieliśmy doskakiwać do tych kolumn. No i oczywiście kolce, no. Oczywiście. Jak kolce zaś? Gdzie tu kolce? No wskoczyły mi tam gdzie trzeba. W te przepaście, tak? Tak, tak. Dobra, to ja jestem już na górze. Okej. Co my tu widzimy? Nie wierzę, co ja robię. Możesz mi to... Ale to co? Kurca. No jaka jesteś? Złośliwa. Tu krata zamknięta, więc tu nic nie zrobimy. Aha, dobra, my już możemy tutaj wejść do góry, gdzie te barierki, okej. Czemu te dźwięki w tle słychać jakieś? No, jakby jakieś statki latały. Tak, tutaj takie coś. Aha, tu jest jakiś taki klocek i można wejść jeszcze wyżej. A tu tam są jakieś kłódzki? Tak, po prawej stronie są, to tam, i tam jest nic dźwignia, nie ma. No jak? Chociaż
A, ty przejdziesz... szedłeś może w drugą stronę. Kucki są. Aha, na, ale nie, bo tutaj cię, bo to ta ściana blokuje? Tam? Nie, jest przejście. Bo przy jednej to jest tam krata, to nie ma nic. No i dalej idziesz i tam widzę dźwignię. A, po drugiej stronie całkiem, tak, tu jest dźwignia, no. W drugą stronę jakby. A, to czasówka! O, w dupę. Aha, jest jednak ściana blokująca. Ja może zmontuję. O Boże, tak to jest jakaś ślepa. I zapiszę zanim pociągnę. Tu zasypane, więc nic nie ma. Dobra, zrobimy tak. Sylwek? No, no, zastanawiam się. Aha, jesteś tu już. No więc tutaj jestem na górze, to widzę jakąś tam kratę. Jeszcze o czasówce nie wiem. No to w drugą stronę musisz chyba iść. Tym klockiem do góry? Muszę iść tutaj przejść jakoś, żeby do tej czasówki, czy jak? Tak jak weszliśmy na samą górę, to można było iść na prawo, jedne kucki i była krata. Tylko, że była zamknięta oczywiście. A tu jest. A na lewo to ej, a wiesz, całe koło się ona ma turlanki. Ona ma turlanki na kuckach. Aha. Będzie szybciej, że kucasz i sprint, nie? I rozumiem, że się otwierają te drzwi przy tamtych drugich kuckach. No pewnie tak, to jest taki kawał drogi. No. Dobra, odpalaj flarę, zapisujemy i ciągnij. Jak ona robi to te... Aha, bo to kucasz jest sprint. No, no. No, u mnie tego nie chce. No musi. A, późno, tak mało tak czasu bez jaj. A dajcie spokój, te nawet w połowie nie jestem. A da się to przeskoczyć może z tej platformy tu? Nie, nie da się. Bez przesady. No to tutaj zrob... Czyli ja muszę jakoś spróbować ten... Nie, to jest... Jak ten sprint tutaj działa? Kurczę, tutaj jest. O. No, że kucki ja, i sprint, sam sprint naciskasz. Ale mi 7 sekund zostało, a ja nawet przez kucki nie przeszłam. A, nie, no. To tak nie może być. Tutaj jest sprint, okej. Okay. Nie, no jak ja mam to? No, czekaj. Trzymam sprint. Nie, klikasz go tylko. Nie, no to jest to jest nie do wykonania. Aha, czyli na kurkach. Kucasz po prostu tylko i sprint naciskasz. No to nic im nie robi. No i dopiero teraz zrobiła. Jak już tak wyszedłem z kucków. Tak, i te barierki są blokadą oczywiście. Naprawdę. Nie cierpię takich. Cześć, jesteś na kuckach. I dopiero teraz mi to robi, a... Nie, wiecie co, mi się wydaje, że to ja... Nie wiem, to jest za mało czasu. Dobra, co my tutaj mamy? Bo tu jest... Co? 5, takie 4... Coś. Aha, 3. Czekaj, ale teraz tak, mamy takie skrzynie. Znaczy skrzynie, no można tak powiedzieć, skrzynie w rogu przy tej wajch, to jak wajchę macie, to jest taka skrzynia przy barierkach. Po drugiej stronie jest następna, więc można od razu wskoczyć chyba na te klocki. Jak na klocki? Zamiast koło robić i kuckami przechodzić, to wskakiwać trzeba na te kloce. Na które kloce, Daniel? Kurwa, macie wajchę, tak? No. Obracacie się i macie tak, jeden na wprost całkiem, tam nie doskoczymy, ale jest ten po lewej. Może trzeba na niego wskoczyć. Aha. Tak myślę po prostu głośno. Nie? No próbuję to tak zrobić, wiesz? No a przez barierki, o da się przez barierki. Ale ona no tak, tak da się, tylko że ona wskakuje na ten klocek i nagle kuźwa ją teleportuje i spada. A. Load. Nie wiem, będę to próbować tak zrobić. Wskoczyła, no ale dobra. Na ten drugi, no co będzie ciężkie tak wiesz, wskoczyć jeszcze na pierwszy i na drugi, tak wiesz, za pierwszym razem. Dzieje się. Dobra, ale to tak jakby... Chyba jest do zrobienia. Tych sekund nie? Jest więcej teraz, wiesz?
złapałaś. Kurde, tak, tutaj miałam przeskoczyć. Rzeczywiście, no. To jakby skrót nam tak... Ale ja nie wiem, czy to tak ma być. Kurde, jak mnie... Nie wiem, nie cierpię czegoś takiego. No i idź, łajzo jedna. No ale dalej tymi kuckami, tak? Czy to już jakby... No kurde, dlaczego teraz no, to ale, a dalej to właśnie nie wiem, jak już nie sprawdzałem, co najlepiej wyjdzie, chociaż... A, no, tutaj też coś ona będzie wykręci trzeba. Na ten klocek tam? Dobra, zdążyłem, udało się. Zrobiłeś już? Tak. No to ja nie wiem, jak to zrobić. No to, co Daniel mówił, faktycznie na te klocki... No tak, a dalej? Już co robiłeś? Wiesz co, sprintem chwileczkę. No ale dalej przez te kucki pierwsze robiłeś, czy nie? Nie. Te drugie. Te no to z pierwszego robiłem. Klocka gdzie skakałeś? Skoczyłem na drugi klocek, udało mi się. Z drugiego klocka na trzeci, na dziurę. Ale zdążyłem na ostatnią chwilę. Ja nie potrafię tego zrobić. Ona mi się od tych barierek odbija i spada. Nawet początku jeszcze nie możesz zrobić, tak? No. A. Nie, udało mi się. No nie da się tego zrobić. No, nie też się da. Wiesz co, za pierwszym razem... nie wskoczysz, wiesz, za pierwszym razem tak na jednego i na drugi. No udało dobra, mi się to za pierwszym razem. Jakby wskoczysz na ten, na pierwszy klocek, skok i do tyłu od razu i wtedy... na drugi, nie, od razu na drugi mi się A nie, ja tak jakoś ten... Ja nie umiem tego zrobić. Chodź, może tymi kuckami tam się wturlamy, co? No, pewnie, że tak. Nie będziemy kurwa biegać. Dobrze, jesteśmy już. Lara pokazała jakieś wigibasy, więc... Weszło. I co mam tu zrobić? Wyciągam jakąś dźwignię znowu i jest znowu jakieś kucki, a, tak? A, to jesteś, tak? Już? No, tak? Już jestem. Aha, dobra. No to jakąś dźwignię przyciągasz? Bo ja nic nie robiłem. No dźwignia jest tu od razu przy wejściu. Wow, a te diamenty to co? Shine bright like diamond. Taka muzyczka gra, tak? Chcę tu szukać teraz takiego, który mogę wziąć, czy o co chodzi? No dopiero tam wchodzę. Macie te diamenty? No ja tak chyba ślepiej jestem. No dźwignia tam przed wejściem do tej pięknej sali. No. A może je zestrzelić, czy... Nie. Nic się nie dzieje. A jest, to faktycznie ślepiej jestem. No ale to proszę was, no to tylko otwiera to, co my... Weszliśmy. No to... To na tyle dobrze. Naboje do czegoś znalazłam. I tak naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. O co tu chodzi? Bo mi to wygląda na arenę. No ale te diamenty są tutaj, diamenty. No i co dalej? Bo diamenty. I tak by był koniec. Tu nic nie ma. A myślałam, że coś jest. Czy mamy zestrzelić taką lampę, która tutaj stoi i się świeci? Bo widzę, że jest jedna krata, która jest zamknięta, więc ją trzeba będzie może otworzyć jakoś. A, jest tu przejście jakieś. Chyba, a nie, czekaj, nie, nic nie ma. To jest przejście naokoło. Czy da się to wejść jakoś na górę? Czy to jest ukryte przejście? Nie, to jest pochylnie. To jest pochylnia w rogu, ale nie wiem, czy do czegoś ona zmierza. Tam naboje do Uzi gdzieś leżą. Są diamenty, które otacza taka inaczej. Kolorowa otoczka. No. Więc no jest, i pewnie do musimy nich strzelamy. Tak. A to trzeba z tego... Nie, ze zwykłych. Skacze czy coś tam. Nie, ze zwykłych. No dobra, to jest... Dobra, no masz rację. Zrobiłam na razie dwa. Aha, tu jest. A, jest, no. Od razu taki błysk dziwny. Tak. Jezus, jakie to jest piękne. Dymek tylko zostało. Dobra, idę szukać dalej. Dobra, trzy. No, bo fajny to jest pomysł. Aha, to tutaj no, z tego chyba bym pewnie. Się nie domyślił, żeby to zrobić. Gdzieś takie coś było, wiecie co? W jakimś customie. Tylko dlatego o tym pomyślałam. Dobra, dwa są u mnie. Aha. Są... A my mamy celownik? Mamy. Pewnie, dobra. Dlatego pytałem, czy z deserta trzeba? Czy... No bo niektóre nie umiem sobie, wiesz? Bo są tak wysoko, że...
Ale taki Harry Potter trochę, nie? Dobra, mam jakąś scenkę i coś tutaj chyba się złego będzie działo. No musi. Otworzyła się ta krata i się boję. Dobra, otworzyła tak, się. Tak, no. Misteriko, czy jakiś. Mroczna muzyka. Jestem desertem w ogóle wypeniana, idę. Się boję. O nie. Co my tu mamy? Gdzie to mi się otworzyło? Taka krata. O, tu, tutaj, dobra. Czy my tu wracamy gdzieś, czy to jest coś nowego? Nie, to jest chyba coś nowego. Nie, coś nowego, no. Okej. Okay. Nie, błagam, nie rób mi tego, nawet takich rzeczy. Teraz trzeba wejść gdzieś tam na górę. Aż ty... O, dziękuję, chociaż tyle. Tutaj mi się nie zjeżdża. Oj. Zablokowałeś się. Zacięła się, no. A ja... Ale fajnie. Spróbuj odskoczyć w bok. W bok, no tak zrobię. I tam ściana jest, która ją zablokuje, żeby ona nie spadła, wiesz? No i wcisnie się w łeb i to będzie na naszą korzyść. No tu jest znowu dzbanek. No dobra, ja spadłem, jestem gdzieś na dole, takie przejście też widzę. O Jezu, kolejne jakieś dziwne lokacje. No straszne, tu są taka psychodela, to jest trochę już. Czyli nie dobra, nic tu nie widzę. Aha, brawo. A, o Jezu, nie ma. Czego? Zapomniałem wyłączyć Facebooka i już ktoś do mnie pisze. No, a, doszliśmy tutaj, gdzie ta fajcha była za kratą. No tak. No, no, no. Dobra, to teraz widzę, gdzie jesteśmy. Oczko. No dobra, i tu krata nam się otworzyła, no i? No i tyle. Jakby co to dało? Bo my znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Dobra, jest wajcha. My coś zebraliśmy w ogóle? No jakieś tam wajchy, tam to robiliśmy, ale to chyba, nie wiem, czy my wzięliśmy to co. Dobra, czy to otworzyło coś? No tak, te przejście tu, ale po co? Ale wiesz co, nie pokazało mi, że otwiera. No bo jest tuż obok. No właśnie, no ale... Pytanie moje brzmi, po co to, po co tak obeszliśmy taką drogę? No. To może... Czekaj, jak to było? A może się otworzyła... Już ta główna tam, taka... No nie, no gdzieś co, powinna mi być mi pokazało chyba... tą główną, ale nie, nadal nie otwieram. Nie wiem. To my coś pominęliśmy może? Znaczy ja właśnie load zrobię do tej komnaty. Z tymi światłami. No. No bo powinniśmy mieć tą drugą, też oświetloną. No, no właśnie, a my nie mamy tego zrobionego. No. A czekaj, a... No jestem tutaj teraz, robię te świecidełka. A tu na górze nie ma przejścia? Jest przejście na górę. Gdzie? Jak to powiedzieć? Jak jest krata, te wejście, tak jak weszliśmy, jest taki kloc na samym środku. Jest wejście na górę. Czekaj, nie, a nie, nie wskoczyliśmy tutaj. Tędy przyszli. Dobra, no, no, to ja nic nie mówię. Nie, to odkrywam po prostu rzeczy, które już oczywiste były. No tu nic nie ma. Ja już to rozstrzeliłam. Czyli tu nic raczej. No bo my musimy mieć właśnie tą wajchę, kurde. No tu się krata otworzyła, okej. Tu zjeżdżamy. Powinniśmy mieć tą drugą wajchę. Gdzieś. Trzeba się rozejrzeć. A czekaj, a tu na dole co jest? A, tu można zejść na dół. Na sam dół. Ty, no dalej gdzieś coś jest, no. No to pewnie ona tam jest.
Dobra. Jest, no. Sylwek, po tych światłach tam trzeba, jak zjedziesz na dół, no to jeszcze trzeba na dół zejść. To jest jakiś korytarz, nie? Dobra, Sylwek, jesteś? Jestem. Odbezpieczyłem sobie przejście tam, gdzie my dziś, teraz zaczynaliśmy. W tej dużej, wysokiej sali. Po prostu sobie odbezpieczyłem przejście. To mówicie, żeby tam jeszcze poszperać, tam gdzie była ta wajcha? Która... takie platformy były, wiesz, żeby schodzić, ale... i tam myślałem, że to jest, wiesz, przepaść, no, a weszło na to, że to trzeba zejść po prostu. A dlaczego ja nie nagrywam? 3-4? Ja bym jej mi uciągnął, co za gówno. Jak to? Ale tam, Daniel, gdzie była wajcha? Daniel? Czy gdzie? Jaka wajcha? No właśnie. Tam, gdzie rozwaliliśmy te światełka, no, to potem zjechaliśmy w dół, nie? Tak. I musisz jeszcze iść na dół. Nie pchać się do góry, do skrótu, tylko jeszcze na dół iść. I tam jest ta wajcha, tam, gdzie to wygląda jak przepaść, to tam musisz zejść. Tak to właśnie zauważyłem. Brawo. Brawo ja. No, hu, no hu. Lara, hu. Dobra, wajcha. I teraz jest drugi już oświetlony i co? Nie, no i teraz trzeba już... wracać. Jakieś bzi jest, ale... No tam, gdzie te światła strzelaliśmy, światełka. Masz save'a z tego? No dobra, ale wiesz co... No i zjeżdżasz, idziesz tą kratą, która się otworzyła, dzięki tym światełkom. Idziesz przez korytarz, zjedziesz pochylnią na dół. I będziesz miał takie małe przepaści i tam znowu wchodzisz w dół. Kurde, nie, zaraz po to wyłączę, bo już wychodzę z siebie. A tu jest ten, drabinka. Dobra, i na ten most, nie? A ty, Aga, co robisz teraz w sumie? No przeciągam... Ej, no przeciągam to dźwignię, a to dalej zamknięte, o co chodzi? Tutaj widzę, że jest drabinka, można wejść. Gdzie jeszcze? Na jedną z kolumn. Właśnie jak już pociągniesz za tą wajchę na podłodze, to jak się odwrócisz, to... A, to pewnie sekret, a już wyszłam stamtąd. Aha. Ja już jestem przy tych drzwiach. Aha. Nawet nie wiem, ile mamy nagrania. Czemu? A ja nie odliczyłam? 23 minuty mamy. Odliczałaś z tego, co pamiętam, tylko że nie wiem, dlaczego akurat musiał się ten... Muszę tego touchpada wyłączyć, bo może touchpadem nawiesz. Aha. Dobra, no wchodzę tu w jakiś portal. Portło mnie gdzieś. Tyrpło. No ja jest ten, jakiś filmik. To, ja znalazłem tą... jak to? No, sekret. Mhm. Ale to amunicja. Dobra, bo mam cutscenkę. Przyszła ta baba. Ta baba z wielkim łebem. Ale już ma, tutaj no ma inną ma głowę. Inną głowę, no tak. Nie, bo ona już była po operacji plastycznej. No, a no tak, to było. Dopowiedzieliśmy sobie historię. To ja wracam. No i te cutscenki są głośno. 3-4. Coś tu się zaczyna dziać. Niedobrego, bo muzyka gra taka. No, tylko uważajcie, żeby wam na... Aha. Okej. Okay. Hit. I te cztery apteczki, tak? Mhm, okej. Okay. Czyli... Czyli walka z bossem. No. Jak ja mam go strzelać? Gdzie on w ogóle jest? Aha, tam gdzieś u góry, ale... Kurde. Ty będziesz w niego celować, czy nie? Nie. Dobra. Ja wszystko naokoło, okrężną drogą robię. Znowu ta myszka jest na tym... stopie. Nie rozumiem tego. Dlaczego tak mi się dzieje? Tu nas coś podpala i w ogóle takie rzeczy. Mm-hmm. No ja teraz wchodzę właśnie, zobaczę, no ale co serio? Tam się dzieje. Ale będziemy rage'ować się tutaj. No to już nawet nie dla mnie, no to ja od was wezmę save'a.
Trzeba podpala, nie? Skończymy to ten... ten odcinek, nie? Dogramy może. Po prostu. Innym razem. Znaczy ten, zobaczę, o co tu w ogóle chodzi, bo nie da się tego zabić. Ona w ogóle do tego czegoś nie celuje. Okej, to... Więc tutaj trzeba iść jakoś naokoło coś. Chyba. Wlazłem. Jest filmik. This seems like the right place to destroy the Grail. Hold it! Give me back the artifact, or you will die. We both know that is not going to happen. If you think that I... rzeczy się działy. Wiesz co, nie wiem, i teraz mam po prostu zejść, tak? Zejść na dół, tak. I tam będziesz miał tą dźwignię. Aha, apteczki tutaj są. Nie wiem, o co tu chodzi. Aha, się podpaliłem, dobra. Nie zapisałem, więc filmik znowu będę musiał oglądać. Czyli jakieś przejście znalazłaś, tak? Dobra. Tak. Coś? Tam od tego diamentu, co jest za tymi kolcami, na prawo. Tam są takie pochynie, tam się skacze po klockach, kolce są znowu. Aha, no, widzę. No. Jest. Czyli będzie trzeba to jakoś pominąć. Nie, skrążyć. Ja mam to zamknięte, więc nie wiem, co będzie. Ale no, podejdź, stań tam na tym kafelku takim, co się świeci. No jestem na nim. No i powinno się otworzyć. No ja mam zamknięte. A świeci ci się po bokach obydwie, się świecą te rury, takie nie, światło? Nie, jedna mi się świeci. No to nie masz, nie zeszłeś, no to nie tej... No to bez jaj, no ale ja to robiłem, no to czy ja nie zapisałem tego, czy jaka cholera? No o co tu chodzi? Dobra, tu wskoczyłem już. Ale jak to? Czekaj, jak to teraz? To jest durne. No tak naokoło się cały czas idzie praktycznie, wiesz? No, ja teraz właśnie tak spojrzałem, gdzie ja mam iść. Wiesz, to było w rogu jakoś tam, a to... Tam... Jakby taka ślepa uliczka, taki tunelek. Co działa? Ze mnie. Co zrobiłeś? Ja też pół nagrania nie mam oczywiście. Bo tak naprawdę to ja nie wiem, dokąd idę, dokąd zmierza ta moja podróż. Ja też nie wiem, ja po prostu też wchodzę. Oj, podpaliło mnie, no ja... No nie wiem, tu są jakieś dwa takie kryształy, ale przy tych kryształach się nic nie da zrobić. Czy ja mam je jakoś zniszczyć, czy o co chodzi? No ja też tak pomyślałem, co to strzela, czy nie. A tu jest dźwignia za jednym, a za tym drugim była, ale ja się palę, to ja umrę w tej cutscence. A tu jest dźwignia, a no tak. Ale za tym pierwszym? A czekaj, bo to ja nawet nie wiem, czy była pierwsza. Tak, ja oczywiście pierwszy? Są dwie dźwignie, tak, a ja ślepa, no. Ja nawet chyba nie byłem tam. Czy trzeba, a nie, jeszcze tam mam dojść. Dobra, no, co się stało? No, coś tam się działo, no, film był. No i nie mam już apteczek. No i dalej na lewo. Są tylko te... mam jedną małą. Aha. No musisz uważać po prostu, żeby ona ci nie podpaliła, to jest najważniejsze, tak, nie? No. Jak ona się ładuje po prostu, żeby ona nie trafiła. Dobra, aha, ona tutaj wysłała jeszcze duszki, tak? Super. A to nie wiem, nie patrzyłem. Tak. Chociaż tak, może i tak. Dobra, tu jest co? Gzyms niewidzialny. Aha. Dobra, to sobie zabijemy tam. Jest, jak one mnie żrą? A też czy nie mam apteczek? Wow, nie, cztery duże. Ale niemożliwe. Ale co się udało w sensie teraz? No to...
Zrobiłem to, co wy tam pół godziny temu. Aha, no dobra, no to teraz przejdziesz przez to, będziesz miał cutscenkę z tą babą. Mam cutscenkę. No i potem, kurde, no przecież nie wytrzymam zaraz. No, ja no, już doszedłem do słyszę, tego drugiego. Jest głośno. No, jest głośno. Kurwa, przepraszam. Mam już się drugie. Klawisze mylą, wszystko mi się myli. Ale będę musiał wziąć tą małą tarteczkę, ostatnią moją. Ja muszę wziąć dużą. Zapisać, wyciągnąć rewolwer i się z tymi puszkami rozprawić. I teraz trzeba zejść i ten trzeci chyba pociągnąć. No i co jest? Dlaczego mam taki obraz durny? No bo one się nie nagrywają, te cutscenki. Nie, pamiętaj, żeby... teraz podczas gry. Ale gry, że ciemny, czy co? Nie, po prostu taki dziwny margines mam. Tak, 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 to ja też tak mam. Każdy chyba tak ma, bo to ja sobie wkładam te cutscenki osobno, nie? Wyciągam je z folderu po prostu. Aha, i zaś mnie podpaliła, jak coś pociągłam. Super. Nie mam pytań. No. Dobra. I co wy tam mądrego wykombinowaliście? Bo tam masz taki diament jakby, nie? Taki za takimi kolcami jakby z lodowymi. No tak? Jest, widzę, no. No to kieruj się na prawo drogą, tam będą takie do przeskakiwania klockami. Aha, zaś te duszki. Kieruj się na prawo. No nie, no nie wytrzymam. A oczywiście kolce. Tak, kolce są też. Bo tu jest hydra ogólnie, nie? Jak dojdziesz do takich diamentów... Ach, dobra, oczywiście nie nagrywam, bo po co? No to mówiłam ci, żebyś se włączył potem, jak się skończy cutscenka, bo to się nie nagrywa. Jezus! Naprawdę? Dobra, weź już to pociągnij, bo nie wytrzymam. No ale tu mam pociągniętą dźwignię! Aha, bo ja muszę iść dalej, dobra. Nie, no za daleko skoczyła, no idź. Się. No kurde. Będzie teraz takie... A co teraz, Daniel? Dalej? Bo ja nie wiem, to tam na dole teraz się otworzyło, ona tam otworzyła to. Aha, to co, my musimy tam wrócić teraz jakoś? Tak, i ten trzeci pociągnąć, tylko że ja nie mam apteczki. Muszę wziąć tą... Aj, zabił mnie ten duszek. Ale to jak ja mam wracać? No trzeba dalej, wiesz, koło robisz. Pieprzona. No robiłam koło i już byłam przy tych ostatnich i to jest za wysoko. Kurde. Nie, no jak... Jak już drugi zrobiłaś, no to idziesz no. Dalej, ale nie idziesz na górę, tylko już na dół. Jeszcze róg masz taki wyżej, ale już drugi raz może... Już po prostu schodzisz. Mam dość tych duszków, doprowadzaj mnie do szału. Ja właśnie nie mam już apteczek i muszę jakoś dojść na dół, tak żeby mnie właśnie nie złapali. Nie, ja nie potrafię tego zrobić. No robię te koło, aha. Nie, to jest mi nie, to jest mi za daleko, za... nie, dobra, ja se wrócę jakoś może normalną, tak jak przyszłam. Dobra, wyłączę tą muzykę, bo ona tylko działa na nerwy. No, gdzie dostać kujozy. Dobra, i teraz muszę tylko... Nie mam już apteczki dłużej, no o co? Na dole nie bierzesz skrótem. Musisz właśnie ten, jakoś dojść do apteczki na dole, to co jest ta arena. Dobra, już ja tam już wzięłam to. Aha, to wzięłaś już. A, u mnie jeszcze zostało właśnie i dobrze. Dobra, zrobiłam tą dźwignię ostatnio. Jest trzecia, tak. Coś się jej dzieje. Dobra, mam cutscenkę znowu, mam strasznie głośno. Ja też. No. It's over. Dźwięk jakby koniec, ale... Coś w tym notpadzie ma, może by to przeczytać, nie? No, właśnie. Muszę was zaś podgłośnić, bo te cutscenki... Czy ona zapisała po prostu coś, bo tutaj... Coś co napisała. To open the portal leading to the bonus level. Oh, I must use the 3 bonus coins. Czyli dobra, można teraz bonusowy po prostu otworzyć. Czyli to można już na następny odcinek dać. A jak to otworzyć?
Masz trzy kolumny. Przy wyjściu. Nie zapisałam? Ujojoj. Ja jebie. Ojejoj. No to poszedłeś, poszedłeś prosto, tak? Dobra, jestem. A gdzie te trzy kolumny, żeby te coiny użyć? Zanim przejdziesz przez bramę, na prawo musisz wejść w te... Tam trzy takie... Dobra. Pieprzone. Nie, denerwujmy. To nie chcę w to już grać. Już mam dosyć. A to już koniec. Chcesz już? To już koniec właśnie. Tylko bonus jeszcze będzie, chociaż nie wiem, jaki ten bonus jest. Ale... Nie wiem. Nie wiem, czy jestem gotów na jakieś bonusy. Ale to już nie dzisiaj. Ale tyle pracowaliśmy, żeby te coinsy... O, tu jest coś, dobra. Torka za białą komara, przepraszam bardzo. Ale jakby przysiadł obok, to musiałam. Nie, ręką. A, ręką. Czy jeszcze muszę tego bossa zabijać, czy co? Nie, ty tylko te dźwignie zrobisz, że ona umrze po prostu. O Jezu, jak to Co się? Żre życie. Tak. Dobra. Ale bo tam masz jeszcze duszki. Mam durne. Co żre życie? Dobra. A, te strzały te, tak? It's over. Over? To jest to, na co Sylwek czekał cały czas. Tak, na te słowa. Na te słowa. It's over. I nie wierzę i nie żyję. What? Jak nie żyjesz? Po filmiku? Tak, dokładnie tak. Czyli to tak jak te moje, jakby, wiesz, to w locie skaczesz. It's over, no. Dosłownie it's over. Pieprzaj, no. Pieprzaj, dziad. I to chyba on jest. Ładnie się odzywa. Pieprzaj, dziadu. Dobra. Panie. Dobra. I co? I co teraz? Gówno. Czyli nie idziesz do bramy na wprost? No idę. No chyba, nie! Właśnie, no będzie chciał i nie będzie chciał robić tego. No to co mi powiedzieliście? No to super. A już jesteś po kadscence? Tak, już jestem po kadscence, to jeszcze raz. Nigdzie nie poszedłeś. No tak? Poszedłem na wprost. Ale ja zrobiłam to samo. Ale dlaczego poszedłeś? No, i wyskoczyły ci statystyki, tak? Tak, wyskoczyły statystyki. No, to wróć. No dobra, no to... Nie zapisałem, no, na pewno. Coś źle zrobiłem? No dobra, no załadowałem jeszcze raz. Bo chodzi o to, że zanim tam wejdziesz, to musisz na prawo skręcić od tej bramy, bo na prawo zostajemy tam, bo tam te coiny wsadzimy i będziemy dobra, dalej no to... cisnąć. Aha, super. To sobie lewe. Ja wiem, że się cieszę. Przecież czekałeś na to przez cały custom, żeby... Nie. No to nie chyba nie pamiętasz, jak walczyłeś w wodzie, żeby i do tego. Żeby token te... Właśnie. Dobra, mam to. Chyba ty. No i dobra, no włożyłem te trzy coiny. A nie, włożyłeś. Nie, no, czekaj, no. Nie, o Boże. Znaczy można... Nie, można je włożyć, brama się otwiera. No i tak. Popatrzcie, dobra, już to tak włożyłem, no. New game! Boże, co ja zrobiłam też? Nie! O Boże. No to ja też włożę. Ja tu zwariowałem. Nie, dobra, ja się pożegnam u was na odcinkach, bo ja mam teraz w ogóle kascenkę z tym... Z początku. Tak głośno z początku. Muszę Ancient Artifact zakończyć zadanie. Ale fajny dźwięk z tego, jak... relikwie znajdujesz w Anniversary, to ten dźwięk był. Ale który? Jak te trzy właśnie końców włożysz. No to czekajcie, jeszcze włożę. A później brama się otwiera i przed bramą można się ten... Czekajcie, 7, 9, tyle save'ów. 796 save'ów. 700? Ja mam 599. Nie. 796. Od no razu, ale to nie jest to miejsce. Świetna też muzyczka z The Last of Us. O, dobra. Gdzie? Czekajcie, ja zobaczę, czy Audacity leci. Bo ja wyszedłem tymi głównymi drzwiami, tam te statystyki, muzyczka się włączyła. Od razu poznałem. Dobra, wkładam tokeny. Dobra, wkładam tokeny, bo Sylwek też już włożył. Tak. My tutaj zakończymy, wiecie, i ten bonus to dogramy, nie? Mhm. W następnym odcinku. Mhm. Tak, następny, no. O tak, jeźdź, jak ślicznie. Dobra,
No to stoję przed tą bramą otwartą. Tak. Dziękujemy Save wam us. Bardzo. Tak, dziękuję. I do następnego, nie? Bajka. Pa, pa.